W minioną niedzielę z Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzych został skradziony sprzęt komputerowy. Panie redaktorze, wałbrzyscy policjanci w poniedziałek nad ranem otrzymali informację, że w jednym z budynków w centrum miasta doszło do kradzieży z włamaniem. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili, że faktycznie tak było. Przez cały dzień trwały tam czynności procesowe. Policjanci zabezpieczali ślady, a także prowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Teraz trwają czynności operacyjne w celu ustalenia tego, kto jest sprawcą, bądź też czy nie są to sprawcy tego zdarzenia. Tak więc dla dobra prowadzonych czynności nie chcę więcej zdradzać na tę chwilę szczegółów. Czy w budynku był monitoring i czy zostały zabezpieczone materiały z tego monitoringu? Tak jak mówię, panie redaktorze, na tę chwilę nie chcę zdradzać jakichkolwiek szczegółów dotyczących tego śledztwa. My tutaj prowadzimy czynności i zależy nam na tym, aby znaleźć i zatrzymać sprawcę bądź sprawców tego zdarzenia. Czy istnieje związek między tą kradzieżą a sprawą wyłudzenia ponad 3 milionów złotych z kasy gminy Wałbrzych? Panie redaktorze, nie potwierdzę takich informacji. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie włamania do budynków w centrum miasta i dopóki czynności operacyjne przeprowadzone przez wałbrzyskich policjantów nie zakończą się, tak naprawdę nie możemy udzielić żadnych szczegółów informacji na temat tego dochodzenia czy też śledztwa. Ale wykluczyć też tego nie można. Panie redaktorze, tak jak mówiłem, dopóki nie zakończymy czynności w tej sprawie, nie będziemy udzielać szerszych informacji dla bezpieczeństwa prowadzonego śledztwa.